Witam. Spotkaliśmy się przy kawie, by porozmawiać o gminie. Panie wójcie, czy to prawda, że komunikacja miejska złożyła pismo do gminy Słupno z własną propozycją rozwiązania połączeń komunikacyjnych w Słupnie? Oczywiście cieszę się bardzo, że się spotkaliśmy. Nie ukrywam, że pani Magdo, pani pierwszej to powiem. Tak, rzeczywiście jest, że komunikacja miejska złożyła pismo z własną propozycją, taką wstępną oczywiście. Połączeń to jest może szeroko i ogólnie bardzo mówione. Bardziej chodzi o to, że komunikacja miejska zaproponowała jedno główne połączenie. To by był autobus, który by tylko i wyłącznie kursował spod zajazdu Mazowsze prosto ulicą Warszawską do Płocka. Powstaje oczywiście pytanie do uzgodnienia, jak głęboko by w Płock wjeżdżał, bo dla mnie, z mojego punktu widzenia, ja bym chciał bardzo, żeby ten autobus jeździł co najmniej do starego dworca Jachowicza. Natomiast oczywiście te szczegóły, czy też częstotliwość kursowania tego autobusu, jak też kwestie związane z tym, jak będzie głęboko do miasta wjeżdżał ten autobus, to ustalimy, mam nadzieję, na spotkaniu z komunikacją, gdzie nam się uda jakoś to doprecyzować. Bo ta propozycja, jeszcze raz powtarzam, ta propozycja komunikacji obecnie, ona tylko i wyłącznie odnosi się do jednej linii, linii głównej, która ma kursować od zajazdu Mazowsze, tutaj spod gminy ze Starego Słupna do Płocka, szeroko rozumianego Płocka. Natomiast mówię, no jeszcze nie ma szczegółów. Jest to na pewno rozwiązanie, które... Jakie ważne rozwiązanie? Nie wychodzi na pewno to rozwiązanie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, no bo mieszkańcy, nie ukrywam, chcieliby przede wszystkim powrotu do rozwiązania starego, żeby autobusy komunikacji miejskiej jeździły tak, jak jeździły kiedyś po większości miejscowości na terenie naszej gminy. Jedno to rozwiązanie, które proponuje komunikacja, z tym jednym, tylko jedną linią, ono może być jakimś substytutem jakby zapewnienia tej ciągłości połączenia komunikacji miejskiej płockiej z gminą Słupno. Natomiast jakby i tak pozostajemy ciągle przed jakby dowożeniem mieszkańców busami, no co jakby w moim odczuciu no niewiele tak naprawdę zmienia. No ale mówię, trzeba się spotkać, trzeba rozmawiać, trzeba być otwartym na wszelkiego rodzaju propozycje, żeby można było pracować jakieś wspólne rozwiązanie, no bo jakby do tego będziemy zmierzać. No ale ma pan jakieś propozycje, żeby złożyć? Ja powiem tak, za wcześnie jest, żeby mówić o tym, jakie ja mam propozycje, bo jakby dla mnie najlepszą propozycją by był też powrót do starego modelu komunikacji miejskiej. Natomiast z punktu widzenia komunikacji, ja rozumiem też argumenty przewoźnika, że te połączenia w dużej mierze nie były połączeniami rentownymi, ponieważ zbyt mało osób z nich korzystało, jeżeli chodzi o mieszkańców gminy Słupno. Wiadomo, że tak jest sformułowana każda spółka, że jakby genezą jej działania jest osiąganie zysku dla swoich włodarzy, udziałowców. Więc tutaj, mimo tego, że my płacimy za te połączenia, no jakby głównym kryterium jest zawsze dochodowość. Stąd ja bym chciał osobiście, żeby było tak, jak było kiedyś. Czy jakby mi się to udało, trudno powiedzieć. Natomiast na pewno od czegoś trzeba zacząć. Przede wszystkim nie wolno zamykać drzwi komunikacji, jeżeli chodzi o gminę Słupno, i trzeba coś zrobić w tym kierunku. Nawet jeżeli to będzie mały krok, żeby ten krok jakby był podstawą tego, żeby w przyszłości robić kolejne większe kroki. Więc w takim kierunku będziemy prowadzić rozmowy, jesteśmy otwarci na spotkanie, rozmowy. Zawsze pozostaje jeszcze ciągle niewiadomą oczywiście kwota zawozu kilometr, no bo to jest podstawowa sprawa. Pamiętajmy, że ostatnia propozycja komunikacji, jeżeli chodzi o wozo kilometr, to była kwota oscylująca w granicach 4,31 z 3,68 na 4,30, nawet na 4,61 chyba. Na 4,61, 3,68 na 4,61, przepraszam. No to jakby skok był duży, bo była złotówka za jeden wozo kilometr. Pamiętajmy, że tych wozokilometrów autobusy komunikacji miejskiej mają bardzo dużo na terenie gminy, więc w skali roku. Więc tutaj będzie też kwestią ważną, jak będzie ta komunikacja widziała, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o cenę też tego wozokilometra. Bo ja powtarzam jeszcze jedno. Ja oczywiście po rozmowach przedstawię propozycję Radzie Gminy, ale to Rada Gminy będzie decydowała o tym, jak zawsze, czy przekaże środki w takiej kwocie w formie dotacji na komunikację, czy nie. To ja tylko mogę zaproponować, natomiast Rada podejmuje decyzję ostatecznie o przesunięciach budżetowych. I to muszą mieszkańcy też wiedzieć, tak? To jest podstawowa sprawa.
Więc teraz przejdźmy do kolejnego pytania, właściwie najważniejszej kwestii w tym tygodniu. Mamy wyznaczony termin referendum na 21 maja. Jak pan ocenia, jakie jest pana zdanie na ten temat? Znaczy tak, no referendum oczywiście jest inicjatywą mieszkańców. Ja ze swojej strony, biorąc pod uwagę to, co przeżyłem tutaj przez ostatnie ponad 2 lata, no to nie ukrywam, że jako też mieszkaniec gminy Słupno w pełni popieram. 21 maja jest w moim odczuciu dobrą datą, ponieważ jakby tutaj trzeba o ważnej kwestii powiedzieć, takiej jak komunie. 21 maja, przynajmniej jeżeli chodzi o Słupno, to nie jest weekend komunijny. Więc jakby to będzie weekend, który będzie pozwalał mieszkańcom rzeczywiście uczestniczyć czynnie, jeżeli tylko będą chcieli, w głosowaniu. I ja powiem tak, no, z mojego punktu widzenia, ja na to bardzo długo czekałem. Jak pani pamięta, ja po prostu chciałem się poddać już weryfikacji przez Radę Gminy, bo chciałem, żeby mieszkańcy ocenili, czy no, powinienem odejść, czy nie. Zarzuty opozycji mówiące o tym, że tam były 3 podpisy pod wnioskiem. Oczywiście, ale ten wniosek, proszę Państwa, był o formule open, otwartej. Tam tak naprawdę każdy był przedstawiony na sesji Rady Gminy, każdy z radnych, czy też opozycyjnych, mógł się pod tym wnioskiem dopisać. To nie był zamknięty katalog nazwisk wymienionych. To był wniosek o formule otwartej. Radni, którzy niezadowoleni byli ze współpracy ze mną, będą mieli doskonałe narzędzie w ręku. Mogli właśnie je poddać weryfikacji mieszkańców, a nie teraz sami się denerwować, jak będą oceniali ich mieszkańcy. I nie ukrywam, mówię, czekam na to referendum jak zbawienie, bo najwyższy czas, mówię to otwarcie, najwyższy czas po prostu, żeby ta gmina zaczęła normalnie funkcjonować, żeby skończyły się właśnie animozje, żeby mieszkańcy poszli do urn i za chwilę wybrali inną radę. Radę ludzi otwartych, szerzej patrzących na pewne sprawy. Nie przesłania im pryzmat tego, że wójtem jest Marcin Zawadka, młody człowiek, tylko po prostu potrafią znaleźć wspólny język, rozmawiać, przede wszystkim z myślą o mieszkańcach, bo jakby to jest najbardziej istotne w tym wszystkim. I ja mówię, ja ze swojej strony też będę uczestniczył w tym referendum, moja żona też będzie głosowała i będziemy starali się po prostu wpłynąć na to, żeby coś zmienić, bo wszyscy, jak tutaj kogo znam, jak mam wielu znajomych, wszyscy jesteśmy zmęczeni tą całą sytuacją, oczekujemy po prostu zmiany i jeżeli jest taka okazja, że ta zmiana może nastąpić teraz, to super. To tylko się cieszmy, że jest taka szansa, bo ta praca tych wielu ludzi, którzy chodzili zbierać te podpisy, nie może pójść na marne. Nie może być tak, proszę Państwa, że ludzie chodzili w mróz, chodzili po nocach, wieczorami, bo już wtedy wiadomo, inny był dzień, szybciej zapadał zmrok. Robili to z przekonaniem i pasją, z marzeniami, że będzie lepiej i teraz my jakby nie pójdziemy, my to zlekceważymy. Tak naprawdę nasz los jest w naszych rękach i jeszcze jest dużo do poprawy i dużo można zrobić, bo przed nami jeszcze, proszę Państwa, prawie 1,5 roku. I przez 1,5 roku naprawdę wiele w tej gminie można zrobić dobrego, prowadzić tę gminę na właściwe tory, żeby było widać ten rozwój, żeby widać było tą dynamikę, żeby było widać właściwą pozycję tej gminy, jaką powinna ona mieć na Mazowszu, w naszym powiecie. Panie wójcie, przejdźmy do ostatniego pytania, bo czas nagli. Mieszkańcy pytają się o spotkania, te cykliczne spotkania w gminie Słupno, w każdym sołectwie. Czy zamierza Pan dalej kontynuować takie spotkania? Tak, oczywiście. Już dzisiaj serdecznie Państwa wszystkich zapraszam. Najbliższe spotkania odbędą się 31 marca. Zaczynamy i startujemy w Mijakowie o 16:30, o 18:00 święcie Mutowo. Informacje o kolejnych spotkaniach będą przekazywane sołtysom po to, żeby właśnie zgodnie z zaleceniami nawet radnych mogli oni tak naprawdę przez okólnik informować mieszkańców o tym, że takie spotkania będą. Więc jakby jak najbardziej spotkania będą tak naprawdę można powiedzieć do końca kwietnia prawie, bo tak to rozplanowaliśmy, żeby też szczególnie w tym wielkim tygodniu, które dla nas wszystkich katolików jest czasem zadumy i refleksji, nie jakby spotykać się, nie prowadzić jakichś takich dialogów, żeby ludzie mieli czas po prostu na to, żeby się przygotować do świąt. Natomiast tuż po świętach znowu ruszamy, będziemy spotykali się. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam do spotkań. To ja w takim razie dzisiaj dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I za miłą kawę.